No i super. Zostało mi tylko 10 zł na całe wakacje. Nie mam co liczyć na kieszonkowe, bo babci na to nie stać. No nie, nie pojadę na te wymarzone wakacje z dziewczynami. Co ja mam zrobić, jak mam tylko 10 zł? O, siema Gośka. A co ty tutaj robisz? Szukam cię po całym parku. Ej, co się stało? Dlaczego masz taką smutną minę? Szkoda gadać. Nie no, mów, no mi możesz powiedzieć o wszystkim. No chodzi o te nasze wspólne wakacje. Chyba nie pojadę. No nie, dlaczego? Nie mam pieniędzy. No zobacz, jedyne 10 zł, jakie mi zostało. I to na całe wakacje. Nie ma opcji. O nie, mi rodzice już powiedzieli, że wszystko opłacą, dadzą kieszonkowe. No nie, wiesz co? No co? Nic nie wymyślę. Banany, banany, najlepsze banany w polewie. Czekoladowej, truskawkowej, śmietankowej, jakie tylko chcecie. Ej, ja chyba znam ten głos. Przecież to Zuza krzyczy. Zuza, Zuza, gdzie ty jesteś? Zuza, Zuza. No dzień dobry, polecam banany. W czekoladzie, w truskawkach, jakie chcecie. A, przepraszam, ale szukamy... Zuza? Zuza, ciebie szukamy, co ty robisz w tym stroju banana? Jak to co? Dorabiam sobie na wakacje. A wy nigdy nie pracowałyście? No co ty, krótka praca dorywcza, sprzedaję tutaj banany w tej budzie. Zobaczcie, jak śmiesznie wyglądam. Serio pracujesz w wakacje? Przecież to jest genialny pomysł, Gośka! Chcesz być bananem? Co ty? Nie, masz zacząć wakacyjną pracę, dzięki temu zarobisz, no i pojedziemy na te wakacje. A co? Jest zagrożone, że nie pojedziemy razem? Gośka, potrzebujesz pieniędzy? Ja też je potrzebowałam i poszłam do pracy. Wystarczy kilka po prostu tygodni albo kilka weekendów, no i zarobisz kupę kasy. Serio? A póki co? Gośka ma tylko 10 zł. Nie no, z taką kasą to ty nigdzie nie pojedziesz. Patrzcie na to. Jeden weekend, a ja już mam kilka stówek. Wow, to może i ja pójdę gdzieś do pracy na wakacje. Sorry dziewczyny, ale muszę wracać do pracy. Tak to już jest, gdy się podjęło jakieś wyzwanie, to trzeba je dokończyć. Ej, a macie ochotę na banana? Dziewczyny, chcecie? Nie? No dobra, to sama go zjem. No, ale resztę to już obiecuję, że sprzedam. Poczekaj, co my tutaj mamy w tej gazecie? Wyprowadzanie psów. Nie, już tego raz próbowałyśmy, już nie chcemy. Praca, mechanik? Nie umiem niczego naprawić. Spawacz? Nie wiem, o co chodzi. Niania? Nie, chyba nikt nam nie powierzy opieki nad dziećmi. Ej, mam coś, mam! Praca na wakacje, na okres wakacyjny, turystyczny, sprzątanie hotelu! Serio? Ale to potrzebują aż dwie osoby. No to pójdę z tobą. Serio? Zrobisz to dla mnie? Pójdziesz? No jasne, obie zarobimy sobie pieniądze i będziemy miały wakacje najlepsze w swoim życiu. A, tylko wiesz co, musimy się spieszyć, bo to... Ej, termin do dzisiaj składania CV. Co to CV? No, piszesz tam taką kartkę, jakie masz wykształcenie, co lubisz, czego nie lubisz. Albo wiesz co, od razu chodźmy do tego hotelu. Tak, słucham, w czym mogę pomóc? Macie tutaj hotel zarezerwowany? Macie pokój, apartament czy coś innego? Nie, my chciałybyśmy zgłosić się do pracy, ponoć szukają państwo sprzątaczek. O, rany boskie, w końcu ktoś przyszedł. Rany, już sama myślałam, że ja z recepcji będę sprzątać. Genialnie, dziewczyny, świetnie. No tu dużo gadać, jesteście przyjęte. Pracy jest mnóstwo, nie tylko sprzątanie, ale organizacja, noszenie walizek, a my potrzebujemy kogoś na teraz. Serio? Mamy już tę pracę? A ile płacicie? O, w weekendy to kilka stówek, a miesięcznie to wyjdzie nawet i z 3000. Wow, bierzemy tą pracę od razu. No dobra, w takim razie te tutaj walizki musicie zawieźć na piętro numer 4, a później od razu wróćcie, to powiem wam, jak wygląda ze sprzątaniem. Nie wierzę, tak szybko dostałyśmy pracę? No, i to za kilka tysięcy. Musi być tutaj jakiś haczyk. Musi... O, ja już wiem co. Te walizki są takie ciężkie, że ledwo da się je podnieść. No właśnie. Nic dziwnego, że nikt nie chciał tutaj pracować. Dobra, teraz na samą górę z nimi. No dalej, szybciutko, szybciutko. Gdzie reszta moich walizek? Już idziemy, proszę pana. One są strasznie ciężkie. No nic dziwnego, przyjechałem tutaj na kilka miesięcy, więc muszę mieć dużo walizek. Ja też już idę. A co to ma być? Ktoś otwierał moją walizkę?
A nie, troszeczkę zamek się tam osunął, jak ją brałam do ręki. No mam nadzieję, że nic nie widziałaś, co tam jest w środku, to nie wasz interes. Dalej spływać, dziewczyny, bo jestem zajęty. Aha, nie dość, że ciężkie rzeczy, to jeszcze niemili goście. Oj, ta praca chyba będzie cięższa niż myślałyśmy. Masz rację. Szybciutko, szybciutko, dziewczynki, chodźcie tutaj do mnie. Tak, jesteśmy. Walizki zaniesione, były strasznie ciężkie, ale jakoś nam się udało. Tak, tak, wszystko zrobione. Świetnie, świetnie, dziewczyny, bierzcie się do roboty. Każdy pokój musi się lśnić. Każdy pokój musi być czyściutki. Jak przyjdą goście, musi być wszystko idealne. Aha, i jeszcze jedno, tutaj macie stroje, podzielcie się. O, najlepiej się już od razu ubierzcie, tak aby było widać, że jesteście sprzątaczkami tutaj. A ja zabiorę te wasze ubrania, jak będziecie wychodzić, będziecie mogły się przebrać. A teraz bierzcie się do roboty. Musicie posprzątać całe piętro numer 1 i numer 2. Całe piętro same? Przecież to jest jakiś koszmar. Ten hotel nie ma końca. Ej, no damy radę, spokojnie. Poczekaj, ja wezmę coś do mycia szyb i do podłóg. No to ja wezmę wtedy mopa i do tego jeszcze to wiadro z wodą. No dobra, chodź, idziemy tutaj w tę stronę. Zaczniemy od czyszczenia tego gabinetu. Nie powinno być trudno. Przetrę tutaj szmatką, o tutaj psiknę. Z tej strony, z tamtej strony. Ej, wszystko lśni. No dobra, to ja powycieram podłogi w łazience. O rany, jak ktoś mógł tak nabrudzić? Fuj! Aż mi niedobrze! Fuj, ktoś nie spuścił toalety! Oblecha! Fuj! Jak tak można robić? Aż woda z tego kapie! Fuj, obleśne! No tak, ludzie jak jadą na wakacje i wynajmują pokoje albo hotele, to myślą, że mogą wszystko tutaj robić. Faktycznie jest to obleśne. No dobra, spuszczę wodę i zamykam to od razu. Fuj, bo jeszcze coś z tego wyskoczy. Fuj! Jestem wykończona, ale praktycznie wszystko już mamy umyte. A zobacz na to. Wow, Kaśka, patrz jaki tutaj jest widok. No, masz rację. No i chyba nikt się nie pogniewa, jak na chwilę tu usiądę i sobie odpocznę. Ej, wstawaj, wstawaj, bo ktoś nas zobaczy. No dobra, dobra, już, już. Cały hotel wysprzątany, a ja... Jestem wykończona, nie mam na nic siły. Masz rację, chociaż ten widok jest piękny, ale... O nie, nie mam już siły. A panienki gdzie idą? Piętro numer 1 i 2 posprzątane, ale ja mieszkam na piętrze numer 3 i też chcę mieć tutaj czysto. O tak, tak, już się robi, już sprzątamy. O tutaj... Ej, nie, gdzie tutaj? Nie po moich torbach, są zbyt cenne. O Jezu, co za niewychowane dziewuchy, w ogóle nie mają doświadczenia. Proszę mi tutaj nie zaglądać. O, to co mam w tych walizkach, niech zostanie moją słodką tajemnicą. O, teraz już możecie sprzątać. Wysprzątajcie mi porządnie łazienkę. O nie, tylko nie znowu łazienkę. O, przynajmniej toaleta jest czysta. Popsikamy tu i tu, trochę na górę. Teraz wytrzemy to tutaj. O, okej, chyba już. To ja jeszcze umyję podłogi. O, jestem wykończona. Ej, poczekaj, ktoś idzie. Ojejku, wujku, to tutaj się zatrzymałeś w tym hotelu? Wow, i całe piętro jest twoje? Tak, moja droga siostrzenico. Chodź, zobaczysz widok z balkonu. Tak, tak, wujku, z wielką ochotą. O, tu nie zwracaj uwagi. Są jeszcze sprzątaczki u mnie w pokoju, aby wszystko posprzątały. Tak, tak. O, wujku, wujku, niech wujek poczeka. Sprzątaczki! Kaśka i Gośka! Nie no, ja to muszę was ciągle spotykać. I co wy tutaj robicie? Bo was nie stać na ten hotel. O, Patty, nieważne, pracujemy, jesteśmy mega zajęte, sorry, musimy iść. Nie, 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 nie tak szybko. Wujku, to moje biedne koleżanki z klasy. Wujku, one u ciebie sprzątają. Nie no, nie wierzę. O, jak widzisz, Patrycja, moja kochana siostrzenico. No, niektóre dziewczynki nie mają tak dobrze jak ty. No dobrze, lepiej je zostaw. Nie zwracaj na nie uwagi. Ta, nie zwracaj uwagi. Bidulki, nie macie pieniędzy na wakacje? Czy po prostu nigdzie nie jedziecie i sprzątacie? A nie twój interes, Patty, wiesz? My jedziemy na wakacje. W końcu wygrałyśmy ten konkurs. Zuzka wygrała, a nie ty. A tam, ja i tak jadę na jeszcze lepsze wakacje. Źle powiedziałam. Nie jadę, tylko lecę. I to praktycznie na drugi koniec świata. A wy, bidulki, sprzątajcie tutaj. No muszę przyznać, że spisałyście się nieźle. Tę całą robotę, którą dzisiaj wykonałyście we dwie, normalnie robi 5 albo 6 osób, tak więc dostaniecie duży napiwek. Ale na sam koniec posprzątajcie jeszcze na stołówce, dobrze? Tutaj, gdzie nasi goście jedzą śniadanie, obiady i kolacje.
No dobrze, chociaż już chciałyśmy iść do domu. Oj, za to też dostaniecie ekstra napiwek. Ekstra napiwek, no super. A brudne naczynia czekają, aby je umyć. Dobra, zanieśmy je szybko tylko na kuchnię. Jeszcze tylko tamten stolik już skończone. O, odłóżmy to wszystko tutaj do tego wózka. Tutaj chyba są brudne rzeczy. Później pojadą na kuchnię i wystarczy, że po prostu na kuchni, na zmywaku ktoś je umyje. Obsługa, obsługa! No, ten arbuz jest trochę nieświeży. Co to ma być? O, niedobrze. Wy, chodźcie tutaj. Tak, przepraszam, ale nie jesteśmy z obsługi. Jak to nie? Obsługujecie mnie, więc proszę załatwić dla mojej siostrzenicy idealnego arbuza. No właśnie, Kaśka, śmigaj mi po jedzenie. Aha, nie mam ochoty na arbuza. Zrób mi kanapkę. Ale ja nie jestem kucharzem. Ale ja powiedziałem, że masz to zrobić, bo inaczej załatwię, żeby cię stąd wylali. No nie wierzę. Co jest grane? No, Patty zażyczyła sobie kanapkę, bo jak nie, to inaczej jej wujek załatwi, że nas stąd wywalą. Dobra, zrobię jej super burgera, a niech ma. No dobra, zanieś jej to i wracamy do domu. Dobrze, proszę, już zrobione. O, obsługa w tempie ekspresowym, nieźle ci poszło, dziewczyno. O, i nawet smaczne. Wujku, daj jej jakiś napiwek. Ona jest bardzo biedna i potrzebuje pieniędzy. Kasia, dlaczego płaczesz? Patty mnie poniżyła. Zaczęła mówić przy tym wujku, że jestem biedna i nie mam pieniędzy. Co za bredna dziewczyna. Oj, coś się stało? Chcecie zrezygnować z pracy? Ta jedna dniówka to wam nie zapewni wakacji. Nie, nie, będziemy pracować. Myślę, że przez pół okresu wakacyjnego. Świetnie, a teraz dostaniecie już napiwek z góry. Proszę, oto wasze pieniądze. Wow, to wszystko za jeden dzień? Tak, byłyście świetne i myślę, że naprawdę dosyć sporo zarobicie. Bądźcie jutro, skoro świt. O 8 rano. Teraz to nawet ta głupia Patty mi nie przeszkadza. Wow, ile mamy kasy i to po jednym dniu. Jeszcze tylko 3 tygodnie i lecimy na nasze wakacje życia. Tak, jasne. Bierzcie się do pracy. Dalej. Wakacje nie są dla was odpoczynkiem. Ja to sobie odpocznę, a później zobaczymy co jeszcze. Może gdzieś jeszcze polecę, a wy bawcie się dobrze i sprzątajcie dokładnie, szczególnie pokój mojego wujka. A niech ją zaraz nie wytrzymam, ale nie, spokojnie, spokojnie. Mamy super pieniądze, dobra, wychodzimy stąd. Koniecznie musimy iść do Zuzki i się jej pochwalić. No dobra, koniec na dzisiaj, zrzucam ten strój banana, mam tego dosyć. O, kasa zamknięta, banany sprzedane. No i muszę tutaj rano wrócić. O, dziewczyny, dziewczyny, Zuza, Kaśka, chodźcie. O, dziewczyny, Kaśka, Gośka, gdzie byście były przez cały dzień? Myślałam, że jeszcze do mnie wpadniecie. A, zobacz, co mamy. Wow, ile kasy. Ej, skąd wy to macie? Zarobiłyśmy, znalazłyśmy taką pracę jak ty na wakacje. Też sprzedajecie banany? Czy może jesteście przebrane za arbuz albo za jabłko? Nie, sprzątałem hotel. Mamy super zarobki i super napiwki. Wow, to chcecie mi powiedzieć, że ten nasz wyjazd wakacyjny jest aktualny i wszystkie w trójkę lecimy? Tak, tak, tylko dokąd? Ja już wybrałam, ja już wiem. Ale niech to zostanie na razie słodką tajemnicą.